Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a to jest chyba najbardziej ze wszystkich wyczekiwany odcinek, gdyż zaraz po wyjściu nowej aktualizacji kupujemy rolę przyrodnika, zaraz po tym jak kupiłem po prostu przepustkę Badyty. A więc tak, o naturze bestii, tak się nazywa ta misja, która mi się teraz rozpocznie. Centrum powitalne Strawberry. Rola przyrodnika. Poznaj Harriet Davenport w Centrum Powitalnym w Strawberry, aby dowiedzieć się więcej o profesji przyrodnika. Zaczynamy! Nie mogę się już tego doczekać. Zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapki w górę, gdyż są tu bardzo ciekawe filmiki z Red Dead Online. A więc teraz tak, zostało mi jeszcze 45 sztabek złota, a ja już jestem w nowym stroju, który dostałem za wykupienie przepustki Bandyty 3 i wchodzimy do środka. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Just what I need, the crazy wood nymph. Can a man take a bath in peace? What the hell is that? It's a panther. You savage! And a nice clean one now, too. This is going above the mayor's bed. Okay, Mrs. Hobbs will be by to handle the taxidermy. Oh, travel safe, my friend. Wait, who are you? Where's Cecil? Glenn, I'm a friend of his. Cecil had to take a few days off. Mm-hmm. For stress. Is there any animal that you have not slaughtered? Oh, you flatter me, Miss Applewood. Sorry, I really will be right with you. The answer's no, but I'm retired, as you know, and have been for some time. Yes, and how many have you out there killing for you now? Not nearly enough, I'm afraid. Business is booming. What about you there? You a hunter? Gus McMillan, master craftsman of fine clothing and accessories. Here's my card. I pay top dollar for animal furs and parts, the rarer the Don't better. Don't listen to him. Unbelievable. How do you sleep at night? On the tiger bed spread, my dear. Seriously, come see You're me. No better than a murderer. And one day, you'll be seen as such. Oh, wow. Would you mind taking us outside? I don't worry. Shut Ever. Up, Glenn. Listen, soon as a squirrel finds a cure for tuberculosis, let's talk. If intelligence is the barometer of who has the right to live or die, you should have been court-martialed at birth. Annoying, isn't she? See him? The only thing he had on his mind was hunger, sweetheart. But I pulled the trigger. Survival of the fittest. Didn't that your mentor's trite catchphrase? It's not survival of the fittest. You are killing to line your own pocket. This is how I make my living. You don't all have a rich daddy. While you're camped out in the woods, making witches' brews and talking to the wildlife, the rest of us are doing some you real work. You think this is some big joke? Oh, that's enough! Crazy shoot! They should throw you in an asylum! That's it! I quit! You can tell the mayor I'm going home! Sorry about that awful man! Harriet Davenport! I've been in the field now for 3 years, studying the hidden interconnections between animals of all species. I've seen everything. I've been through joy, disgust, regrets, envy. We're so much more alike than we are different. I'm on the brink of discovering the pathways that link all life. I just need more research material. I have in here detailed notes on pretty much every animal from armadillo to Annisburg, including the locations of some truly impressive varieties. I would be willing to sell this to you if you will commit to bringing me anatomical samples from live species and promise not to carry out any more animal side in pursuit of Gus McMillan's greed. I'll pay you, of course. I promise I'm good for the money. Kup zestaw do poboru próbek. 25 sztabek złota to kosztuje. Ja myślałem, że to będzie 15 kosztowało, ale dobra, bierzemy to. Excellent. Oh, we've been brought together for a reason. I strongly feel that. I've been experimenting with tonics that can provide access to remarkable new pathways of communication with other species. You have to live as they do, eat as they eat.
Hop as the toad, dig as the mole, love as the badger. Co się dzieje? Zapowiada się naprawdę ciekawie. Scenka była taka, której bym się w życiu nie spodziewał. I nie wiem, czy ona jest w końcu dobra, ta kobieta, którą spotkaliśmy, czy zła. Jest. Przyrodnik plus 2000 PD. Nagroda została przesłana na pocztę i do twojej skrytki w obozie. Czekajcie, bo ja nic z tego nie rozumiem. Co tutaj jest? Harriet. Harriet prowadzi sklep dla przyrodników, w którym można nabywać przeróżne remedia wspomagające badania nad zwierzętami. Można jej także sprzedawać próbki zwierząt. Zaraz się tam udamy, ale jestem naprawdę zdziwiony, co tutaj się w ogóle dzieje. Dostaliśmy jakieś mnóstwo rzeczy, nie wiem, co to czy za przepustkę bandyty chyba? Przyrodnik. Dobra, nie, bo 2000 PD, że dostaliśmy, nie wiem gdzie to jest niby, ale tak. Zaraz zaopatrzymy się w jakąś rzecz dla przyrodnika. Ten pas na broń jest ładny. I to siodło też mi się podoba. Zaopatrzymy się w to i to. Na razie sobie odblokuję ten oto pas na broń. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Naucz się dobijać śmiertelnie ranne zwierzęta. Naucz się zawężać obszar poszukiwań legendarnych zwierząt, a więc są legendarne zwierzęta. Jest nowy skin dla lekkiego sztucera. Ale lekki sztucer jest do polowania na zwierzęta, więc dziwne. Takie rękawiczki. No, nawet. Dziwne dosyć stroje. Przenośny obóz. Dziwna ta aktualizacja. Taka klamra, ładna bardzo. A tu jaką pokazywali do tego pasu? Aha, bez klamry. Ale to będziemy musieli się w tą wyposażyć. Ten strój jest nawet fajny i ten też. Te dwa pierwsze takie sobie. A więc tak. Zobaczymy jeszcze sobie na tym odcinku ten jej sklep. Ja kompletnie w ogóle nie wiem, co ja mam robić tak właściwie teraz. I to jest najdziwniejsze. Możesz przeglądać i badać przeróżne zwierzęta w kompendium zwierząt, które otwiera się za pomocą koła wyboru. Kompendium zwierząt. Udomowione. Pustynne, bagienne, górskie i równinne, leśne, małe stworzenia, legendarne. Kurczę. Przekaż kompletną kategorię w zamian za $700. O Boże, to za 480, to za 500, to za 680, czyli co? O co w tym chodzi? Nieodkryte zwierzę, czyli będzie trzeba je jak gdyby... Aha, ja już mam te odkryte.
badać, robić z badań, czy jakoś te próbki zbierać od nich? Ciekawe. Harry może namieść... O, nie, przeczytałem. Przedawaj skóry, futra i produkty od zwierzęce busowi. Co to jest? Co to jest? Sprawdzimy, bo czyli tu jest jeszcze jedna postać wchodzi w skład tej aktualizacji. Gus, a tu też jest gus? To co, on jest w dwóch miejscach? W trzech miejscach? A tu co jest? Kolejny sklep Harriet? Dziwne to jest, to co ona ma w tylu miejscach? To? Gratulacje, otrzymujesz 5 odrzeźwiarczy dla zwierząt i 5 remedów maskujących w ramach korzyści ekspozycyjnych dla PlayStation. Dostaliśmy jeszcze na pocztę jakąś nagrodę. Lecimy tam, zobaczyć ten jej sklepik. Ale wychodzi na to, że nie będzie misji fabularnych żadnych w tej roli, dziwna. Zbadaj! O, jest zbadanie zwierzęcia. Aha, to wystarczy tak badać. Fajne. Ale ona ma piękny sklep. Podoba mi się ta rola. Już nie wiem, czy to nie będzie moja ulubiona rola. Misję? Wymaga 5 rangi przyrodnika. Rozpocznij misję zagrożone zwierzęta. Kurczę. Kupmy coś, czyli będą jednak misje fabularne. Lekki sztucer, amunicja usypiająca. Kupujemy. Na maksa, a co? Be careful with these. They can be lethal if used on our smallest friends. Jestem do poboru. Przenośny obóz, nie wiem, remedy maskujące. Zmniejsza zasięg, wykrywa. It's an impressive collection, isn't it? Wykrywania przez zwierzęta na 30 minut. Remedium odporności. Środek na cycie. Środek na chudnięcie. Umiarkowanie zwiększa wagę i umiarkowanie zmniejsza wagę. Silny środek na tycie. Zwiększa wagę do maksymalnego poziomu. I do minimalnego. Otrzeźwiasz dla zwierząt. I to kupimy to. A kind purchase. You won't want to leave an animal helpless after all. Feromony legendarnego zwierzęcia. Ten zapach powoduje... Prowokuje legendarne zwierzęta i odkrywa jakich okolic. No dobra, kupimy to. This animal essence will reveal the rarest creatures. When they sense it in the air, they will respond. No, myślę, że to będzie na tyle z tego, co ja tutaj kupuję sobie dzisiaj. All right, that's fine. Ładnie tu jest u niej. Zobaczymy jeszcze tego gościa, u którego mamy to kupować, sprzedawać skóry. Gus. Czyli u niego pewnie też dostaniemy jakieś misje fabularne, na to wychodzi.
jedziemy tam. Mi jak na razie podoba się ta rola, chociaż jeszcze mało rozumiem, na czym ona polega. Ale zapowiada się ciekawie. Ja bym chciała być w Deli rolę rybaka. To mogłoby być też na pewno fajne. Miałam nadzieję, że będziemy mogli kupić jakiś swój budynek, jakąś szklarnię, hodowlę zwierząt założyć, ale niestety wygląda na to, że nic z tego typu nie dostaniemy. To już mam. Czyli mi jest niepotrzebne. Też można sobie to byłoby upolować. A to jeszcze. Exp normalny jest. Ale gdzie jest exp przepustki bandyty, bo nie rozumiem coś was. Czekajcie, kupimy może sobie level przepustki bandyty. A nie, coś się zrobiło. Nie, to na razie się chyba nie opłaca, bo co tu będziemy mieli? 5 sztuk feromonu legendarnego zwierzęcia i karta umiejętności. No to się nie opłaca. Potem trzeba nagrodę w postaci 5 sztabek złota. Potem trochę spodnia. Odbierz, tu było potem blest za darmo. No, fajnie. Dobra, ale to nie o tym jest ten odcinek. Odcinek jest o roli przyrodnika. Lecimy tam. Zaktualizowano kompendium zwierząt. Dobra. Czyli... A o co tu chodzi? Śledź swoje postępy i zbadaj każde zwierzę w tej kategorii. No to nieźle. Dzik? Dzik też jest do zbadania? Gdzie jest dzik? Dobra, na tym ja się będę sam skupiał. Muszę wam jeszcze pokazać oczywiście ten jeden z klep. Na wzgórzu będzie ten jego sklep? Tak jest. On tu już nie ma tak fajnie. Sprzedawać co można do niego? No, co się dzieje? Cóż, zwierzęcy. To samo co u rzeźnika. Hmm.
Klamra handlarz. Kupić coś możemy. Ubrania. O kurczę, to jest taki traper jak w tym, jak w trybie fabularnym. No to fajnie, możemy takie kapelusze. Ja zawsze to chciałem właśnie mieć na online. Bandoliery. Gdzie jest ta bandoliera? Ten przedmiot nie pasuje do twojego stroju. Aha. Płaszcz. Ten przedmiot nie pasuje do twojego stroju. Pewnie. Nie wiem w ogóle co są za rzeczy. O, takie rękawice, ładne. Nawet bardzo. I spodnie. Dobra, ozdoby. Ozdoba z zęba bobra. Co? 795 dolarów, dwa razy zębobra i turkusowe kolczyki. Nie rozumiem tych cen. Wyposażenie. Juki wielkiej łapy. Odwiedź stajnię, aby używać tych juków. I miękkie juki. Amunicje. Strzały. Ciężki sztucer. Nitro Express. Pudełko z amunicją Nitro Express zaprojektowanym z myślą o ciężkim sztucerze. Zawiera 4 naboje. Kupię. Czyli dodali nową broń. No to fajnie. Ale to już byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, zostawieniu łapki w górę i cześć!